Dzień dobry, droga kobieto. Witam cię bardzo gorąco w mojej przestrzeni, w przestrzeni biznesu po twojemu. W przestrzeni, której celem jest tak naprawdę, abyś weszła w świat. Nie chcę nazywać tego światem spełnienia marzeń, ale w świat tworzenia, w świat kreacji zupełnie. I bardzo mocno zgodnie z tym, kim jesteś naprawdę. Głęboko wierzę w to, że kiedy my tworzymy coś, co jest nasze i tworzymy to po swojemu, staje się to nie tylko niesamowitą, ekscytującą przygodą, ale również piękną podróżą. Jeśli jesteś w takim miejscu, gdzie myślisz o swoim biznesie albo już masz swój biznes, i nie masz do końca pomysłu, jak to rozpocząć. Nie wiesz, jak z tym ruszyć. Albo też jesteś w miejscu, gdzie już ruszyłaś z biznesem i coś w nim po prostu nie działa. I zastanawiasz się, co? Dlaczego to nie działa? Dlaczego to, co robisz, nie przynosi efektów, których chcesz i których pragniesz? Dlaczego tych efektów nie widzisz? Dlaczego inni je osiągają i ty robisz to, co oni, ale u ciebie jest inaczej? Jeżeli jesteś w takim miejscu, jeżeli zastanawiasz się nad tym, co jest tego przyczyną, jeżeli potrzebujesz wskazówek, ujrzenia pewnych rzeczy, zapraszam cię bardzo gorąco na konsultację ze mną, konsultację biznesową. A taka konsultacja trwa około 15-20 minut i jej celem jest to, abyś mogła odkryć, co jest źródłem, prawdziwym powodem i przyczyną tego, że pewne rzeczy nie idą tak, jakbyś chciała, żeby szły. Konsultację taką opieram o system Human Design, o Twój profil i Twój typ oraz o zgodność działania w biznesie bardzo mocno z Tobą, ponieważ biznes, moje spojrzenie na biznes jest takie, że żeby on był łatwy i przyjemny, i fajny, i abyśmy się w nim czuły dobrze, musi być po naszemu. Bezwzględnie musi być po naszemu. I doświadczyłam tego szczególnie mocno w chwili, kiedy zaczęłam budować swoją praktykę, tworzyć swoją praktykę coachingową. Był to moment, w którym urodziła się moja druga córeczka. Pomyślałam sobie, to byłoby wspaniałe, to byłby piękny moment na to. To byłby piękny moment na to, aby zrobić coś swojego, aby zacząć coś swojego. Ach, to była długa przygoda, dająca mi ogrom doświadczenia. Ogrom doświadczenia, ale też i niesamowicie szeroką wiedzę, droga, która wprowadziła mnie w wiele ślepych uliczek, podążania za strategiami marketingowymi, sprzedażowymi, które były trendy w danym momencie. Droga, która prowadziła mnie też czasem do dosyć dużych zawirowań i dołków, zarówno emocjonalnych, jak i finansowych, a także dosyć sporego wypalenia w tej przestrzeni. Był taki czas, kiedy miałam wszystkiego dosyć. A niestety zbiegało się to z chwilą, kiedy moje słupki finansowe były naprawdę bardzo wysokie. I co się potem działo? W chwili, w której zaczęłam mieć dosyć, automatycznie wszystko zaczynało lecieć w dół, na łeb, na szyję. Dzisiaj, kiedy patrzę na to z perspektywy czasu, to nie tylko ogromne doświadczenie dla mnie, ale także to była cudowna podróż. Dziś patrzę na to, że to była cudowna podróż, a podróż, która trwała i wciąż trwa na tą chwilę 6 lat, i dająca mi wiedzę, dająca mi wiele wglądów, ale to, co najważniejsze uzyskałam w trakcie tej podróży, to zaufanie do siebie. Jest to tak cenny dar, jest to tak niesamowita nagroda, aby ufać sobie i tylko sobie i temu, co się w nas pojawia, i by na tej bazie budować i tworzyć absolutnie wszystko w naszym życiu, że nie wiem, czy może być coś cenniejszego.
I moje spojrzenie, jeszcze raz wracając do tego, jak ja widzę biznes, do biznesu podchodzę jak do kreacji. I jeśli jesteś w takim miejscu, gdzie chcesz zacząć swój biznes, to wyobraź sobie, że to tak jakbyś dawała życie nowemu. Jakbyś dawała nowe życie nowej istocie, na przykład dziecku. I w chwili, w której w ten sposób będziesz patrzyła na biznes, ale z miłością i ze zrozumieniem, że jest to odrębna istota od ciebie, a to znaczy, że ty nie jesteś biznesem, a biznes nie jest tobą. Tak jak dziecko nie jest tobą i ty nie jesteś swoim dzieckiem. I potrzeba to bardzo mocno rozdzielić. Z drugiej strony, trzeba pamiętać o pewnych ważnych, bardzo ważnych zasadach, które się z tym wiążą, jak chociażby to, że w tych pierwszych latach funkcjonowania Twojego biznesu, które płynie z Twojego serca, a on potrzebuje pewnej opieki i troski, pewnego fundamentu, który pozwoli mu się oprzeć i bardzo mocno ruszyć z impetem do przodu. To nagranie bardziej jest dedykowane tym z Was, które budujecie swoją markę osobistą, które rzeczywiście pragniecie stworzyć biznes taki bardzo mocno wasz, bardzo mocno zgodny z tym, kim jesteście, z waszym życiem, z tym, gdzie się znajdujecie w tym życiu. Biznes, który naprawdę będzie rezonował z wami. Nie biznes taki, który zmuszacie się, by to coś robić. Nie biznes, który powoduje, że jak macie usiąść do napisania postu, to robi wam się słabo, niedobrze i wyciskacie z siebie dziesiąte poty. Nie biznes, w którym jeżeli macie napisać i chcecie napisać na blogu jakiś post, to zbieracie się do tego nie wiadomo jak długo. Nie biznes, w którym na myśl o zrobieniu live'a przechodzą was dreszcze i robicie 700 podejść. To ma być biznes, który jest lekki. Biznes, w którym pozwalacie sobie na potknięcia, biznes, w którym pozwalacie sobie na upadki i na wyciąganie właściwych lekcji z tych upadków. To jest tak jak w momencie, w którym rodzimy dziecko. My uczymy się macierzyństwa, uczymy się, jak opiekować się tym dzieckiem. Tak samo jest z biznesem. I tak samo jest z każdą rzeczą, którą kreujemy, z każdą istotą, którą kreujemy. My, kobiety, jesteśmy w tym absolutnie wspaniałe pod jednym warunkiem, że słuchamy się siebie, tego, co jest w nas. I teraz uwaga, to nie znaczy, że słuchamy głowy, tylko większość z Was będzie potrzebowała słuchać tego wewnętrznego głosu, albo czucia, albo odczuwania w ciele, albo głosu intuicji, albo słyszenia siebie, w zależności od tego, jaki jest Twój wewnętrzny autorytet, ponieważ to jest kluczowe i to jest też coś, co bardzo mocno zrewolucjonizowało moje podejście do prowadzenia biznesu. Te 6 lat w moim doświadczeniu prowadzenia biznesu online, a łącznie około 25 lat doświadczenia w prowadzeniu biznesów, dało mi ogrom doświadczenia, ogrom wiedzy. W trakcie tej drogi było wiele, wiele upadków, wiele potknięć. Dzisiaj jestem wdzięczna za każdy z nich, za każdą naukę, która z nich płynęła, za każdą lekcję. I z przyjemnością, ogromną przyjemnością poprowadzę Ciebie w kierunku tego, byś czuła się dobrze w swoim biznesie, byś stworzyła coś, co jest w pełni zgodne z Tobą, byś na samą myśl o tym, że masz usiąść do napisania postu, a czuła się świetnie, abyś mogła być tam sobą. Wtedy to przestaje wysysać z nas energię. I ja na przestrzeni tych ostatnich lat wiele rzeczy próbowałam wprowadzić w swój biznes online, w swoją praktykę. I tak jak wspomniałam, wiele z nich doprowadziło mnie do takiego miejsca, do którego bardzo mocno nie chciałam dojść, czyli do wypalenia, do poczucia, a jestem już tym zmęczona. I to wszystko było bardzo ważne, ponieważ w tym wypaleniu zaczęłam odnajdować własną drogę.
I to, czego mi bardzo mocno brakowało, to brakowało mi wskazówek i kierunku, który mogłabym zaaplikować do tego, jak wygląda moje życie jako mama dwóch dziewczynek, 6-letniej i 15-letniej. Moja codzienność jest bardzo napięta, intensywna i pełna różnych aktywności. I rozpoczynanie biznesu w takim miejscu wymaga pewnych aspektów, wymaga pewnej struktury, pewnego fundamentu, tak bym to określiła. I mi brakowało, żeby się w tym odnaleźć, żeby ktoś mi powiedział: słuchaj, zacznij od tego i od tego, tu i ta, tu zrób tak, a tu zrób tak. Ja szukałam wszędzie tych wskazówek i tych odpowiedzi. Nie mogłam natomiast nigdzie odnaleźć w tym siebie. I bardzo mocno za tym tęskniłam. Za tym, by ktoś mi pomógł stworzyć ten biznes po mojemu, aby on był naprawdę mój. Abym ja nie czuła się winna, że nie publikuję 3 postów dziennie i nie nagrywam codziennych live'ów i nie robię 4 warsztatów równolegle i nie prowadzę 8 godzin sesyjnych. Bym rozumiała też swoją pojemność energii, jaką mam, jaką dysponuję i że to jest ok, że pracuję 4 godziny dziennie. Żebym umiała też właściwie sobą nawigować, jeśli chodzi o moje emocje, moje górki, dołki emocjonalne, które się pojawiają. To było największe wyzwanie, aby ustabilizować to w swoim biznesie, aby to, jak ja się czuję, nie wpływało na to, co robię, aby to nie zostało przenoszone na warsztaty, na moją kreację, na klientów. I tego mi wszystkiego brakowało, ale też brakowało mi tego, bym mogła siebie odnaleźć jako kobietę, która jest mamą, i aby to wszystko wpasować w dość napięty grafik w ciągu dnia i nie wypalić się, i mieć czas dla siebie, i mieć czas na odpoczynek, i mieć czas na relaks, i mieć pewną taką strukturę, która właśnie w tym będzie bardzo mocno pomagała. Do tego doszłam, odnalazłam tą ścieżkę, bardzo mocno w tym pomógł mi system Human Design, emocjonalna, poznanie w ogóle terminu takiego jak emocjonalna inteligencja, połączenie tego wszystkiego w jedną całość. Nie mówię już tutaj o procesach, które były dla mnie kluczowe, związane z pewnymi nakładkami, takimi, których mnie nauczono, jak podejmować chociażby decyzje i skąd te decyzje płyną. Tego potrzebowałam się również nauczyć i wdrożyć, i to zajęło mi trochę czasu. Więc podsumowując już, żeby też nie przedłużać, bo czas jest niezwykle cenny. Jeśli jesteś w miejscu, gdzie potrzebujesz zobaczyć, dlaczego pewne rzeczy czy nie działają u ciebie, co zrobić, by zaczęły działać, jak zrobić, żeby zaczęły działać, a jakiekolwiek pytania, które się w tobie pojawiają, te pytania znajdą odpowiedzi na naszym spotkaniu, na naszej konsultacji. Jeżeli chciałabyś dowiedzieć się trochę więcej na ten temat, zapraszam cię na wstępną konsultację. Wstępna konsultacja to taka 15-minutowa rozmowa ze mną, gdzie będziesz mogła mi opowiedzieć o tym, czego ty potrzebujesz. I mój zakres wsparcia to przede wszystkim przestrzeń związana z biznesem online, ale nie tylko. Tak jak wspomniałam, prowadzenie biznesu nie jest mi obce, zarówno takie stacjonarne, jak i teraz obecnie w świecie online. Więc w tych dwóch przestrzeniach zapraszam cię bardzo gorąco, ponieważ mój dar od wszechświata, który we mnie jest, to widzenie pewnych rzeczy, których nie widać, tak bym to nazwała. I bardzo duża i lekka umiejętność połączenia się z taką przestrzenią, nazwę to ze świata duchowego, z przestrzenią pola informacyjnego, jestem w stanie połączyć kropki, jeśli mogę to tak nazwać,
znajdziemy wspólnie odpowiedzi na Twoje pytania. Ja będę zadawała Ci właściwe pytania, a Ty będziesz na nie odpowiadać i pomogę Ci dotrzeć do sedna tego, co tak naprawdę jest przyczyną, dla której to po prostu tu nie działa i nie funkcjonuje tak, jakbyś chciała. Następnym krokiem będzie Twoja decyzja, co chcesz dalej z tym zrobić. Oczywiście mogę Cię wesprzeć w działaniach marketingowych, promocyjnych, w prowadzeniu social mediów, a w przygotowaniu projektów graficznych pod social media, jeżeli uznasz, że chcesz sama to robić. A także jestem w stanie poprowadzić Cię mentoringowo w biznesie, jak ten biznes poprowadzić w zgodzie ze sobą, jak poprowadzić go tak, by był bardzo mocno po Twojemu. Jeśli zdecydujesz się na taką współpracę, przygotowujemy wspólnie strategię, plan działania w oparciu o to, kim jesteś, o to, jak wygląda Twoje życie i o to również, jaki jest Twój profil i typ energii w systemie Human Design, ponieważ to jest kluczowe. Dalsze kroki to wprowadzenie tego wszystkiego w życie i korekta. Korekta, czyli co pewien czas sprawdzanie, gdzie my się mamy na tej ścieżce do celu, który obrałaś. Jeżeli jesteś na tak, zapraszam Cię bardzo gorąco na spotkanie ze mną. Dzisiaj się z Tobą żegnam. Życzę Ci dobrego czasu. Do usłyszenia.